Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ponownie przyszedł czas na rozmowę z naszym partnerem branżowym. Tym razem będę miała przyjemność rozmawiać z firmą Provident Polska. Ze mną w studiu już jest pani Patrycja Rogowska-Tomaszycka, dyrektor Departamentu Corporate Affairs Provident Polska. Witam serdecznie pani Patrycjo. I dr Marta Karwacka, która jest autorką analizy branżowej CSR w branży pożyczkowej. Zanim zaczniemy rozmowę, jeszcze obiecałam, że zaproszę na grę miejską, która równolegle się tutaj toczy na naszych targach. Przy stolisku City Partnerships jest gra miejska, poszukiwanie partnerstw, także wszystkie zainteresowane osoby tam zapraszamy. A my w takim razie wracamy do studia i rozmawiamy o branży pożyczkowej, która jest branżą dosyć trudną, jeżeli chodzi o społeczną odpowiedzialność. Bardzo często możemy poczytać o różnego rodzaju jakby to powiedzieć, niesprawiedliwościach, które się wydarzyły. Natomiast przed tą branżą stoi bardzo, bardzo wiele wyzwań. Pani Marto, kilka wyzwań, jeżeli chodzi o kontekst właśnie społecznej odpowiedzialności biznesu. Co pani uznaje za takie najważniejsze wyzwania? Rzeczywiście branża pożyczkowa jest, rynek pożyczkowy jest bardzo często jest też mylony i wydaje mi się, że dla konsumentów jest jednorodny również z firmami tak zwanymi bankami. Stąd tutaj myślę, że dla firm pożyczkowych dużym wyzwaniem jest przede wszystkim kształtowanie takiej kultury odpowiedzialnego pożyczania, budowanie też świadomości konsumentów, czym są firmy pożyczkowe, czym są chwilówki, z którymi też często to myślę, że takie jest wyzwanie, natomiast reszta wyzwań wiąże się moim zdaniem z budowaniem też takiej odpowiedzialności w relacji firma-konsument. Mam na myśli głównie i odpowiedzialny marketing, czyli dążenie do tego, żeby komunikaty nie były manipulowane, żeby nie było gwiazdek w reklamach, ale również w takich bezpośrednich już kontaktach z firmami, z konsumentami, przepraszam, czyli też budowanie takiego zaufania, przejrzyste, czyste umowy, jasne procedury udzielania pożyczek. Myślę, że to jest, są główne rzeczy, z którymi teraz firmy pożyczkowe muszą się zmierzyć. Głową w momencie, jak tutaj pani Marta mówiła o głównych wyzwaniach. Czy podobne wyzwania wy jako Provident Polska zidentyfikowaliście i jak sobie z nimi radzicie? Rzeczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo teraz. Myślę, że takim punktem wyjścia, jakby spojrzenia też na CSR, jeżeli chodzi o branżę pożyczkową, jest to, że nigdy firma nie może myśleć, że CSR pomoże zdobywać klientów. Nie inwestujemy w CSR, żeby powiększać bazę naszych klientów, żeby więcej sprzedawać i myślę, że to jest taka pierwsza myśl, która powinna zakiełkować w głowie każdego przedstawiciela tej branży, zresztą nie tylko tej, ale przede wszystkim, bo mówimy tutaj też o bardzo ciężkiej reputacji. Tak? Jest to trudna reputacja trudnej branży, i na pewno te wyzwania. Jest ich sporo. Ja tutaj powiedziała, że nie inwestujecie w CSR, żeby zdobywać nowych klientów, to skąd w ogóle pomysł na działania CSR? Dlaczego je podejmujecie? Nasza aktywność CSR-owa oczywiście rozpoczęła się od działań naszej spółki matki, grupy IPF. Działamy na 8 rynkach i na tych 8 rynkach ta strategia CSR-owa jest wdrożona. Ona jest oczywiście oparta o wartości naszej firmy, takich jak odpowiedzialność, szacunek i przejrzystość. To są takie trzy główne zasady, którymi się kierujemy. Wdrożyliśmy kodeks etyczny na wszystkich naszych 8 rynkach. Kodeks, który jest właśnie oparty o te trzy filary. Idziemy w tym dobrym kierunku. Kodeks etyczny do kogo jest adresowany?
Kodeks etyczny jest adresowany do wielu grup, do naszych pracowników, do naszych doradców. Mamy 9 tysięcy doradców, ponad 2 tysiące pracowników. Kodeks jest również skierowany do naszych dostawców, do naszych inwestorów, więc ta grupa jest duża, no i cały czas się tak naprawdę zwiększa. Tutaj mówiliśmy sobie, że bardzo dużym wyzwaniem jest budowanie zaufania konsumentów, budowanie zaufania w społecznościach lokalnych. Wiem, że podejmujecie sporo programów odpowiadających na te wyzwania. Ta liczba 9 tysięcy klientów, 9 tysięcy doradców, o których powiedziałam wcześniej, daje nam prawie 40 milionów wizyt rocznie w polskich domach, a to oznacza, że bardzo dobrze znamy potrzeby tych lokalnych społeczności. Z każdym naszym klientem widzimy się chociaż raz. I tak naprawdę wiedząc, jakie są potrzeby w tych lokalnych społecznościach, wiemy, jak pomagać.